Hej, cześć, witajcie, jestem Maciej, ze mną Browar Wow. Siemanko. Jesteśmy w drugim sezonie Don't Starve Together. Jesteśmy day 50, czyli pamiętacie, w 63 chyba zginęliśmy, tak więc spróbujemy to przebić. Myślę, że nie będzie teraz problemu. Teraz pobijemy rekorda. Pobijemy rekorda. Dobra, mówisz... No kurwa! Jakie to są bugi, to ja pierdolę, nie? Andrzeju, spokojnie. To na narożnikach będę robił tak, zobacz. Takiego chuja, takie jaja, no. Dobra. Bo mi nie wychodzi, żeby ten w kącie tak zrobić. No nie chuj, no nie ma opcji po prostu, nie? Jaj, bo... Czech się robi linę, nie? Tak. Wiesz, taka sytuacja... to... Oluju! Aleluju! Aleluju! Dobra, cyk, cyk. Dobra. Ty, tą trawę w ogóle ja bym wyorał z tego i poza zrobił. No to weźmie, tak. I zasadzimy, bo gówno i tak mamy, więc spokojnie, widzowie. U nas nic na straty easy, nie idzie. U nas gówno zawsze się znajdzie. No. Powykopuję to, żeby ładnie bajże było. Ja zaraz zrobię jeszcze dwa namioty. Patrz, idealnie, nie? Cztery. Nice. Jeszcze dwa bym mógł tu zrobić, jak ten. O, to zrób tu dwa, zajebiście będzie. Ty, tylko tak, żeby tutaj na furtkę nam nie wchodziło. Tutaj w tym kawałku, tu dwa. I zajebiście, piękna baza będzie. Ty, jak mówisz, że masz tyle drewna, to możesz zrobić kolejny rządek skrzynek. No easy. No, powiększamy bazę zimą. Którąś, nie? Dobra, czekaj. Dobra. Easy peasy. Teraz tak. Squeezy. Ja chciałem zrobić co? Wait ja a second. Ja chciałem sobie zjeść. Oluju, trzeba coś ugotować, nie? Zacznij się kucharzyć niedługo. A ja zrobię jeszcze ten tam może. Bo tam mam miejsce. Graj. Aha, ja miałem iść to ponawiać, dobra. Graj. Graj. Graj i graj. I narka. Zasadziłeś kolejny las? Nie. Bo się noc zrobiła. Trochę się scykałem. Dobra, czekaj, bo... Dobra, zasadziłem ziarno. Nie, dobra, muszę te marchewki pozużywać. Ciekawe, czy to się psuje, cholera, mam nadzieję, że nie. Podnieś jedną marchewkę na testa? Możesz. Dobra. Ej, nie, jest całe, dobrze. Czyli nie zbieraj tego. Tego nie zbieraj, tak. Tylko jednego korna podniosłem, żeby testa zrobić. Dobra, git. Ty masz, ile masz tych? Szyszek? Ja nie mam szyszek. Nie mam plecaka w ogóle swojego, od tego zasadzimy. Masz sysunie? Dobra, to jedę zasadzić. Możesz ale je sadzić. Kurwa, dajesz tych szyszek, 6, ja pierdolę. No ej, no, a chill out, tam masz 40. Chyba, że 6 szyszek i chcę las zaś tam, nie? Chcę las. Z 6 tych i tu. Isza tam z tyłu. Dobra. Easy, ja to ogarnę. A tamte dwa drzewa jeszcze skopiesz, albo 4 tu są? No, ich tu jest więcej trochę, tylko że na razie nie mam czym. No też nie mam. Bo się siekiera skończyła. Ja je wszystkie tu poskopuję, nie? Dobra. Ufam ci. Zasadzę na lodzie drzewo, zajebiście. Na lodzie? No. Jak na lodzie? No, pingwiny mają lód pod sobą, nie? A to nie jest czasem sieć pająków? Nie. Myślałem, że to sieć pająków była. To jest sieć play. Ty masz maty? Bardzo. Jak się ślizgają. Pingwiny z Madagaskaru normalnie. No nie. Dobra, wszystko zasadziłem, co mi dałeś.
Dobra, co zrobić, żeby bazę upiększyć? Ja robię jeszcze dwa namioty, bo i tak mamy silku, nie mamy co z... Nie, tak dużo namiotów nie rób. Bo jeszcze będziemy musieli nety, znaczy te siatki robić. Zrobimy, na... mamy panie 55 silku. I pająki rosną. No dobra, to możesz zrobić tak jeszcze z dwa namioty, tak żeby były 5. Tam, nie, dobra, 3 zrób, tak żeby były po 3 na głowę. Czyli 6. No i jeszcze 3 zrób. Dobra, linę muszę mieć, czyli... Jak tam rajnometr? Nie będzie deszczu? No deszcz właśnie, deszcz. Będzie tej nocy. Ja sobie biorę już od razu ten. Będę stał se z nim. Znaczy ja też robię... śnieg będzie padał, nie wiem, czy śnieg ci zabiera? Nie, śnieg nie, ale mówię, że będzie padał deszcz, bo... W sumie nie wiem, może to jest po prostu wskaźnik, że śnieg. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Dobra, ja robię... 2, 3... Ale to mogłeś taką jedną długą linię ustawić tych. Weź tego, zapal. Nie marudź. Weź podpal trochę jak masz czym. Dobra, styka. Teraz na easy, nie? Ja coś zjem. O, garnek, ja garnki też sobie... mamy. To nie, meatballców nie tykam, garnki trzeba zjeść. Chyba, że, albo tobie zostawię garnki, co? Znaczy, to ja sobie jeszcze czekam, aż mi spadnie z HP trochę, znaczy HP jedzenia trochę. I wtedy sobie wezmę, wiesz co. A jak potrzebujesz, to zrób te piąty garnek, nie? A nie, no po co mi to? Dobra. Możesz te skrzynki teraz zrobić. A ja robię te na. No, chill out, tylko czekaj, muszę znaleźć ja drewno. Jeszcze patyki. Zapomniałem, gdzie go postawiałem. Gdzieś patyki muszę znaleźć. Patyki są w tej skrzynce, w której ja właśnie jestem. Masz? Ile skrzynek tam jest? Raz, dwa, trzy, sześć. Dobra. Może zrobię sześć. Dobra, chill out, zapasy namiotów. Lipa trochę z tymi namiotami. A może przez to, że jest noc? Czemu? Nie, jeszcze nie mam czerwona, nie mogę stawić namiotu. A ile jest? 4? No. To 4 wystarczą, moim zdaniem. Ale i tak mam jeden już ten, itemy mi zabrało i jest możliwy do postawienia. O lujo. Muszę postawić. No kurwa, tu tak ładnie jest miejsce, no i się nie zmieści, no. Tam z tyłu też. Ej, to postawię jednego koło termometru, do tego skorzystamy, raz, dwa. Bo muszę zużyć, bo itemy przepadną. Stawiam, trudno. No dobra. Z tego korzystaj u góry na razie. Weź ten, albo dobra. Co? Ci powiem, że teraz chyba mamy nawet więcej wszystkiego niż tamtego niż dnia, przedtem. No przedtem, dokładnie. Widzisz, tak to jest, no. Nawet... Ale ten Wolfgang jest OP, on normalnie na kilka hitów składa wszystko, nie? Dobra, OP. Ja myślę, że te beboxy można iść zrobić. Ale teraz? No, można zrobić te sieci i tak dalej. Wait a second, bo ja tutaj... Ogólnie to możemy robić tak. Że do jednej skrzynki będziemy teraz, tutaj u samej góry będzie drewno robić. Ej, czekaj, co jeszcze w bazie możemy zrobić, żeby upiększyć? Albo jakąś maszynkę kolejną można stworzyć. Poczekaj, ja popatrzę na te. Dying Wood, to co to było? To jest ten. To jest... Przeciw? To... Nie. Jak jeszcze raz? Dying Wood. Diving... Gdzie to jest? Czym to jest? Nie, Diving Root, sorry, kurwa. Czy z Gearsami. Gears i 4 koszmarne paliwa. Ale... A, widzę. A
A to nie wiem, tu pisze, że musi być jakaś droga do wyjścia stąd. Czegoś tak. No way out of here. Ej, dobra, świnki mogę zrobić. Ale na razie nie, bo nie mamy, mamy za mało tego, kamieni. Jak kamieni mamy za mało? 40, no, 81. Zrobiłem, 81 kamieni jest? Dobra, robię nową maszynkę. Słyszysz? Czekaj. Mój przyjacielu, 81 kamieni jest. No ja mam jeszcze 8, nie wiem, 15. W tej skrzynce są, nie, nie. Dobra, poczekaj, poczekaj, bo mam kurwa za dużo wszystkiego teraz przy sobie. Muszę dobra, pochować czekaj, jakieś itemy, bo... Są królajki. To muszę zebrać. Co by tu jeszcze zebrać? Wow, głód mnie bije, wow, dobrze. O, to ja sobie zjem też jeden garnek. Meatballsy. Ej, masz ten? Charcoal? Albo nie, w sumie nie podpalaj, nie, nie, nie opłaca się, bo patrz jaki długi wieczór jest. Szkoda tego. No tak. Tak. Ej, już się usłyszyło, to dawaj kolejny Monster Media zbieram. Czekaj, bo ja tu muszę poodkładać rzeczy. To ja idę powiesić Monster Meat. Ohoho. Ty z tego smażonego Monster Meata byś mógł coś zacząć robić. Bo jak mam za dużo, jest ten. Bo ten zwykły Monster Meat to ja cały ususzę. No dobra, dobra. Tylko lipa jest z tym, nie? Z tym usmażonym, coś z tym byś mógł zacząć robić. Z tym smażonym to wystarczy po jednym i dawać na przykład borówki albo coś. Bo no to... wtedy wiesz co. To wykorzystaj te warzywa, co tu leżą na razie. Czy zostawiamy? Znaczy te to na razie mogą leżeć. To borówek trochę chcesz iść pozbierać? Tylko jak wyjdzie ta pizza, to jest lipa. Chociaż w sumie wiesz co, na razie to kupuję jebane. Bo to mięso ma długą trwałość z tego co widzę. Ja tutaj usmażę kolejne trzy te. Ten garnek w zimę powinien działać tak samo jak lodówka. Muluju. Cztery czasami. Co ja zrobiłem? Nie mamy tych lepszych desek? Wykorzystałeś? Są w ostatniej tej. W tej ostatniej skrzynce. O kurwa. Dobra. Dobra, ale teraz w sumie to byśmy mogli, nie wiem, palić, co? Nowa maszynka powstała. Teraz co to nam odblokowało? Chcę zobaczyć. Straw rule, co to jest? Nie mam pojęcia. Bagnet możemy zrobić. O, mogę zrobić te. Robić je? To jest siatka bagnet, nie? Bagnet? No, bo te. A czekaj. To zrobię trzy siatki. Trzy siatki zrobiłem. One są w survival, nie? No, dobra. Tu są trzy siatki jak coś. Ej, zamarzam. To zapal czymś. Ale 10 węgla zostało, ej, idziemy po torf albo coś? Tylko nie wiem, skąd chcesz torf brać. Tam obok, bo wiesz, ten zielony, nie stąd. Bo ten zielony się chyba najlepiej pali. Albo w sumie możemy tu cały tor wykopać w bazie, patrz. Byśmy mieli inny kolor tego. W bazie, wiesz o co no mi jak chodzi? Jak chcesz, tylko kurczę. Tylko nie, tutaj niektóre elementy nie wykopiesz na przykład pod skrzynkami, to brzydko no, będzie wyglądało. No pod skrzynkami właśnie. Przykładowo, albo pod garnkiem nie wykopiesz. Znaczy w sumie? Nie, wiesz co, nie zostawmy tego. Są za blisko. Zostawmy to, jebać. Dobra, mam jakieś blisko dyt... są siebie. Dytki mam jakieś, muszę to schować. No tu gdzieś dytki muszę odłożyć. Kurwa no, tyle królików tu jest. A tu też się złapały dwa. Do tych. Do tej skrzynki podkładam.
No, zimą upiększenie bazy, proszę bardzo, o to chodzi. W ogóle ja bym zrobił podwójny ten mur, wiesz? Ale to jakbyśmy gdzieś kamienie znaleźli. No, design. A w sensie wyższy? No, bo można podwójny. Wszędzie, no dobra. Ale to musi mieć dużo kamieni. Jakbyśmy znaleźli jakieś skupisko kamieni, byśmy poszli latem raz. Ile kamieni tak mniej więcej zużyłeś? 80-100. Ale miałem, ale nie, słuchaj, bo mieliśmy dużo ciosanych, bo... Nie, wiesz co, wystarczy iść porozwalać świnkom wszystkie domki. I będziemy mieli dużo ciosanych i tych deskek lepszych. No to może na razie nie rozwalajmy. Nie, na razie nie. Dobra. Co ja miałem robić teraz? Wait a second. W ogóle ja bym jeszcze jeden piorunochron postawił, wiesz, tam niżej gdzieś. Ale po co? No nie wiem, w razie w jak nam pierdolnie. Jeden piorunochron działa na dwie szerokości ekranu ponoć. No, zależy kto jaki ma ekran. Jak masz 17 cali, a 24? Ja mam 22. Ja mam 24. To chyba dwie szerokości takie 24 wystarczą. O Boże. 48 cali w boki do góry, no. Tak, dokładnie. Albo po 12 w sumie by wychodziło w każdą stronę. Od punktu, gdzie stoimy. Ej, nie wiem co miałem robić. Też zapomniałem. Czekaj, bo ja tutaj sobie segregowałem itemy w skrzynce. Dobra, pamiętam już co robiłem. No trochę kamieni jest, no nie ukrywam. Siema, czekaj. Nie, to chciałem zrobić. Mandrake'a nie znaleźliśmy. No. Nie znaleźliśmy. Za to na chuj w ogóle to jest w ziemi. To znaczy do ziemi powinno to leżeć, o. Ej, no zapomniałem co miałem robić, stary, nie? Mam delikatne zwidy. Czemu? Mało tego mam. No. Czy ja coś robiłem tutaj w Prehitatorze? Prehitator, kurwa, ta nazwa, nie? Allahu Akbar. No, prawie tak. Dobra, a co do kolejnej maszynki potrzebujemy? Czy coś mamy? O! O! Nie, koszmarnego paliwa nie mamy. Mamy jedno. No, a potrzebujemy 7. To może, wiesz co? Króliki, z humanity musi spaść. No, i króliki właśnie. Ale właśnie, ja nie wiem, czy to działa, nie wiem, czy we dwójnie musimy mieć zbitego. Bo oglądałem let's play. Nie, bo jak ty ciebie atakują na przykład, znaczy jak ty masz zbite, to ten. To ciebie atakują, nie? A nie mnie. To chyba tak to działa. Musimy dużo koszmarnego paliwa mieć. Wiesz co, to nazbierajmy królików, zbijamy sobie humanity, nie? Możemy chwilę na bagna zbić i wracamy do bazy, zabijamy wszystkie króliki. Wystarczy zjeść trochę tych monster meatów ugotowanych samych. O, w sumie to jest dobre. Tego. To jest dobre. Co zrobimy zaraz tak? Ej, ja zamarzam. Czapka mi się skończyła, muszę sobie czapkę skończyć. No u mnie króliki to już mają takie, wiesz, wyraz twarzy, jakby za chwilę miały wykitować. Dobra, bo... Ej, a pójdziesz torfu nazbierać zaraz? Kurczę, nie wiem. A bo dobra, to ja idę na torf, okej? Okay? Ja zbiorę te, bo ja już mam praktycznie funek tych, królików. O dobra, to zbieraj króliki, bo ja w sumie też poszedłem, ale tylko dwa zebrałem i mnie zaczęło zamrażać. I powrzucaj wszystko do tego, bo zabijemy wszystkie, okej? Okay? Będzie dużo mięsa, ale dużo koszmarnego paliwa będziemy mieli, a potrzebujemy tego, stary. I dostaniemy jeszcze sierść taką czarną z królików, nie? To jest broda, czarne. Tak jak broda. Tak. I tej brody potrzebujemy dosyć dużo też. Bo to jest do kraftowania kolejnych maszynek. Tak więc to nam się przyda. A się pierdolę. Lubię. Mogą sobie wziąć tego grubasa. Dobra, histony się naładowały, biorę jeden i ja zmykam na torf. Gdzieś dalej, tam na ten zielony. Wiesz co? Coś jak czujesz, że 3 pułapki to jest trochę za dużo. Albo chuj tutaj będę kopał. O, pajączki tu są, no tak. Yupikajej, madafaka. O, tu jest wejście, no tak. Serio? Jest raz,
Dobra, nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć skrzynek pełnych królików. Wyzbierajesz wszystkie dookoła? O, szósta jest zapełniona, to ja muszę zmienić. Bo tutaj nie może być. Wilczki niech przyjdą, bo dadzą Monster Meata trochę. Więc ten Monster Meat teraz to tak, wiesz, średnio potrzebny nam jest. Za dużo go już mamy. Nigdy nie mów nigdy, że za dużo. Nie gadaj, że 6 skrzynek zapełnimy królikami. Ja jestem tak pomiędzy królikami, kopię i kopię ten torf. Ale tak, żeby nie było brzydko gdzieś tam na polu. No będzie brzydko na polu, ale ja będę orał tak, żeby było ładnie, spokojnie. Zaufasz mi? Ufam ci, tak. Mur zrobiłeś dobry. No widzisz. Ja tu będę orał, jak będzie lato i zoram, kurwa, cały ten teren. I będzie taka podłoga, kurwa. Ej, tu pająki nam prawie pod bazę podchodzą. No właśnie wiem, ale ty tam wiesz. One nie powinny... system. Ej, ale ten tor się zbiera tylko po 10, a nie po 20, jak inne. Dobra, trudno. A to ty masz za torf? Co? Jaki torf zbierasz? Ten nasz tutaj. Znaczy nie w bazie, tylko daleko za bazą. No. Tam wyrównam takie pole ładne zrobię. Ty się nie interesuj, zobaczysz za 20 dni. Ej, to obliczmy, 45 dnia zaczęła się zima, czyli jeszcze około 65 dnia będzie się kończyła zima, czyli jeszcze tak. Jesteśmy mniej więcej blisko połowy zimy, jeszcze 2 dni połowa zimy za nami. Tak więc w sumie nie ma tragedii, ale jaj to też nie urywa, no. Jak ktoś to chodzi do bazy, bo noc się robi, nie? Chyba, że tam pochodnie działasz czy coś. Mam pochodnie 77%, ale raczej do bazy zaraz. A co, drewno je bierz znowu? Nie, króliki zbieram. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy 6 ponad tych. Dobra. Gdzież ma to? Oluj. O, dwie, to ja sobie tu stanę i będę dwie odganiał. Musisz się przespać, czy nie? Nie, masz wszystko full chyba, nie? Nie no, wszystko mam full, tylko zdrowie psychiczne, nie? A ja muszę sobie coś zjeść. I muszę A wiesz co, może zawiesić Monster Meaty jak coś, jakieś te. Bo się psują jak cholera szybko. A ja bo 6 przed chwilą zdjąłem. O, ja zamarzam, fajnie. Coś nam stąd się zepsuło, mamy 10 tych nawozów. Ej, oluju, co to są za ryje? Taki ryj mi się wychylił, też to widzisz? No, to one czasami tak przychodzą w odwiedzin. Dobra, słuchajcie, tu kończymy odcinek, więc dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć, pa, pa.